Kochani, witam Was w moim vlogu. Tak się do Was zbieram, żeby nagrywać. Już miałam wczoraj włączyć kamerę, ale jakoś, wiecie, tak pędzi ten mój czas teraz, że w sumie to się nie zebrałam. No, jak wiecie, dużo się dzieje wokół jakby szpitala, ale też mojego koncertu. No i dzisiaj zaczynam nagrywać, jest niedziela, dzień mojego koncertu. Dzisiaj mam ten koncert o 17:00. Mam nadzieję, że będzie dla kogo śpiewać, mam nadzieję, że ludzie przyjdą. No i co? No i właściwie tak, wiecie, od rana to już jestem myślami z tym wszystkim, powtarzam sobie coś tam sobie ćwiczę, bo na mojej głowie tak naprawdę jest nie tylko śpiewanie moje solowe, ale także w grupie, ale również konferencjerka, bo ja też zapowiadam. Mam też jakiś tam tekst do przeczytania, w sensie do powiedzenia, bo ja nie będę czytać, tylko mam go w głowie. Także no, tak sobie powtarzam różne rzeczy, zastanawiam się, myślę sobie nad tym całym scenariuszem. Myślę też nad tym, żeby tam wszystko było dobrze, wiecie, jak chodzi o te takie organizacyjne rzeczy, tam firma już nagłośnieniowa się tam instaluje, ale ja się, wiecie, tak, no zawsze się stresuję, kurczę, czy tam wszystko będzie dobrze, czy coś tam się nie stanie nagle, bo to różnie bywa. No ale miejmy nadzieję, my z tą firmą współpracujemy już bardzo długo, wiele lat, więc mam nadzieję, że jak zawsze będzie wszystko dobrze. Także no spoko. Chciałabym na pewno bardzo nagrać Wam, w sensie wrzucić Wam tutaj na kanał tą moją kolędę i pewnie wrzucę. Może jakieś też fragmenty jakby z innych, gdzieś tam zrobię takie, ale to wiecie, już wtedy tylko fragmenciki. Myślę, że coś tam powrzucam, postaram się coś ogarnąć. Z tym, że nie wiem, czy w kolejnym vlogu, bo na pewno nie w tym chyba, który teraz będzie. Chociaż no zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle, jak to się uda. Jeśli udałoby się w tym, to by było fajnie, ale nie wiem, czy się uda w tym, czy po prostu w kolejnym, dlatego że no, muszę też poczekać na materiał, który będzie nagrany, tak? A mieć na zdrówko. No, więc taka to sytuacja. Jestem już, słuchajcie, spakowana, ja jestem już ubrana, będę teraz sobie piła kawę, zrobiłam sobie jeszcze kawę, mam jeszcze godzinkę do wyjścia. Jestem już spakowana, bo musiałam sobie, wiecie, zabrać tam sukienkę, buty, rajstopy, wszystko, no bo tam się będę przebierać. Zrobię sobie chyba jeszcze coś do jedzenia, w sensie wezmę owoce i zrobię sobie chyba jakąś, nie wiem, jedną może kanapkę, no żeby w razie, gdybym była głodna. Zrobię sobie albo kawę do kubeczka termicznego, albo herbatę. Chyba bardziej, kurczę, herbatę. Coś jakoś nie mam ochoty. Teraz wypiję kawę i chyba mi to wystarczy na dzisiaj. O, a tamten stoi gdzieś przed drzwiami. No, także tak to u mnie. Dużo się dzieje. Mama teraz pojechała do szpitala, bo w ogóle ja Wam nie mówiłam też w poprzednich vlogach, że u mnie jest mama z babcią, a może mówiłam, nie wiem. W każdym razie one u mnie są, mieszkają od momentu, kiedy tata poszedł do szpitala, no bo tutaj jakby łatwiej stąd jest, bo moi rodzice nie są z Krakowa, w związku z tym no musieliby, mama musiałaby się bardzo mocno namęczyć, żeby, no żeby się, wiecie, udało to wszystko połączyć, a tak to tutaj jak jest, no to ma łatwiej, bo do taty ma łatwy dojazd, no i tak dalej. Także słuchajcie, taka to sytuacja, mama jest w szpitalu, już pojechała, no bo żeby potem być z babcią, to musi wrócić, no a my na koncert. Także no, trzymajcie kciuki, żeby było wszystko super. Wam jeszcze powiem, że tak się zawsze zastanawiam nad takimi rzeczami ostatnio, w sensie no zawsze, ostatnio, odkąd mam te moje takie włosy inne już trochę, w sensie no niby już takie bardziej moje, aczkolwiek one się takie zrobiły na razie przynajmniej, że jednak się gdzieś tam trochę próbują falować, jeśli nic z nimi nie robię. I powiem Wam, że się bardzo zastanawiam nad tym, czy właśnie zostawić takie na scenę, żeby, wiecie, były takie o tutaj pofalowane po prostu. I już po prostu tutaj tylko tak przeczesać lekko i zostawić, czy właśnie wyprostować sobie. Także wzięłam sobie też prostownicę. Wiem, że Wy mi już teraz nie odpowiecie na to pytanie, w sensie takim, że odpowiecie mi, ale to już będzie po koncercie. Tak więc no muszę tam popytać kogoś z moich ludzi, żeby mi doradzili. Biorę prostownicę, bo gdyby one się do koncertu, do 17:00 zrobiły takie jakieś nijakie, nie wiadomo, czy to pofalowane, czy nie pofalowane, to je po prostu ładnie wyprostuję i też będzie dobrze. Także dajcie mi znać, co myślicie w ogóle o tym, jak Wam się lepiej, jak Wam się bardziej podoba, nie? Wiem, że pewnie będą podzielone zdania oczywiście, no bo to tak zawsze jest, że jedni powiedzą, że tak fajnie, a inni powiedzą, że jednak fajnie, jak są prościuteńkie, ładne, podwinięte i w ogóle, jak u grzecznej dziewczynki.
Także dajcie znać, co myślicie. Właśnie siedzę i się nad tym teraz zastanawiam. Znaczy, ja już sobie takie oczywiście zrobiłam, bo nic nie zrobiłam, tylko po prostu umyłam i czekam, aż wyschną. Jeszcze mam takie leciutko, tylko wilgotne, ale akurat do wyjścia powinienem wyschnąć, więc czekam. Natomiast, no mówię, tam sobie wzięłam prostownicę, więc jak coś, no to... No. I tak, będzie taki delikatny make-up, w sensie mam na twarz sobie zrobię, teraz jeszcze nie zrobiłam, ale zrobię sobie na miejscu. Mam krem BB i do tego będzie cień na powieki, taki Bobbi Brown, ja mam taki rozświetlający, pokazywałam Wam go nieraz. I będzie błyszczyk na ustach albo pomadka i to tyle. Nic więcej nie będę robiła. Wczoraj sobie powyrywałam brwi, mam nadzieję, że dobrze wyglądają. Też mi dajcie znać, co myślicie, bo ja sobie w ogóle, jak wiecie, sama wyrywam. I jestem ciekawa, jak Wam się, jak ten kształt w ogóle, czy on dobrze wygląda. Mam nadzieję, że to jakoś wygląda dobrze z tymi moimi brwiami. No wiecie, chciałabym wyglądać dobrze po prostu na tej scenie. No. Także tak, będę miała jeszcze... A zresztą zobaczycie, jak będę wyglądała, bo pewnie po prostu jak Wam wrzucę, to będziecie widzieć. Będę miała bordową sukienkę, rajstopy cieliste, czarne buty i do tego perełeczki tutaj na szyi i na... i bransoletkę. No, także tak to. Kochani moi, wróciłam z koncertu, jestem padnięta, absolutnie. Bardzo, bardzo, bardzo było dużo ludzi i było pięknie i myślę, że się fajnie udało wszystko. No, ja tam z mojego śpiewania jestem tak zadowolona w miarę, aczkolwiek mogło być lepiej. Mieliśmy taki nowy system na scenie, system odsłuchowy, taki na ucho. I powiem Wam, że pierwszy raz z czymś takim śpiewaliśmy wszyscy, ja też. I szczerze mówiąc, bardzo to było takie inne. No trochę trudne, fajnie się do tego śpiewa, ale jest to kwestia przyzwyczajenia się, nauczenia się z tym śpiewać. Także nie do końca byłam, no nie do końca tak zaśpiewałam, jakbym być może zaśpiewała, gdybym tego nie miała. No aczkolwiek, no nie chcę też zwalać na to, no nie, no było ładnie, ale tak jakoś, ja tam zawsze mam tak, że wiecie, może być lepiej, nie? No, niestety to cała ja. No, ale ogólnie ludzi było naprawdę bardzo dużo i piękny koncert. Myślę, że no, ludzie podchodzili, gratulowali i bardzo też mówili, że to była taka dla nich uczta też piękna, duchowa i w ogóle taka fajna, naprawdę. Także no bardzo, bardzo się cieszę. Jest teraz przed 20, na 20 idę do kościoła, bo jeszcze nie byłam. Bo rano nie chciałam już się zbierać właśnie przed tym, tylko chciałam już po prostu, wiecie, ogarnąć się, wszystko sobie zrobić. I dobrze zrobiłam, bo w sumie się na spokojnie wszystko zrobiłam, przygotowałam sobie wszystko, powtórzyłam, miałam na to czas, a tak to jak muszę do kościoła, to jeszcze by to wszystko mi się tam, wiecie, ten czas rozbił. Także bardzo dobrze się stało, więc teraz idę do kościoła. Nagranie jest na pewno, myślę, że może uda się jeszcze w tym vlogu jeszcze usłyszycie, jak śpiewam. Zobaczymy. A teraz pędzę do kościoła. Hej kochani, mamy kolejny dzień, poniedziałek rano, jestem już w pracy, przyszłam, mamy jeszcze chyba z 4 minutki do lekcji. Wczoraj się już, słuchajcie, nie odzywałam, bo no jak ja jeszcze przyszłam, to wiecie, musiałam się jeszcze ogarnąć do pracy, przygotować, wszystko sobie porobić, bo nie miałam zupełnie kiedy, także, a dzisiaj na 7:30 do pracy, więc nie tak prosto, po takich przeżyciach wszystkich. No, także tak to. Dzisiaj dzień to taki, wiecie, jak co dzień, czyli że teraz jestem w pracy, wracam, mam parę godzin w domu, zjem sobie obiad, odpocznę trochę, pewnie coś tam poogarniam w tym domu, bo przecież wiecie, jak to się tyle dzieje, to tak czasami sobie trzeba pewne rzeczy odpuścić. No właśnie, i trochę poogarniam, no i później do gabinetu. Także no tak to. Cieszę się bardzo, słuchajcie, bo niedawno ogarnęłam sobie znanego lekarza i jestem już na znanym lekarzu jako psychoterapeuta, także też się bardzo, bardzo cieszę. To jest taka fajna wiadomość dla mnie, że już mi się to udało wszystko tam ogarnąć, zrobić sobie. No i zobaczymy teraz po prostu, jak to tam będzie, co się będzie działo w tym moim kalendarzu. No, także słuchajcie, tak to dzisiaj, więc dzisiaj jakiegoś szczególnego nic nie będzie się działo, zobaczymy, także na razie nawet nie zapowiadam, co tam będę Wam nagrywać, bo po prostu nie wiem.
Zobaczymy. Chciałabym bardzo, żeby się ukazała ta kolenda tutaj, ale nie wiem, czy to się uda, więc zobaczymy, bo to wszystko zależy od tego, czy zostanie to przesłane, bo tam nagranie było u kogoś i teraz ten ktoś musi to nagranie wysłać. Także zobaczymy. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałam, że mój tata wychodzi jutro ze szpitala. Ciekawa jestem dokładnie, o co chodzi. Znaczy w sensie, no ja się bardzo oczywiście cieszę, że wychodzi, natomiast nic więcej nie wiem. Wiem tylko tyle od mamy, że napisał jej, że wychodzi jutro. Natomiast no musimy chyba pojechać i się dowiedzieć, wiecie, co dalej, no bo nie wiemy. Mają być wyniki, nie wiem, czy te wyniki już są, czy jeszcze ich nie ma, czy są, ale są dobre, czy jeszcze ich nie ma i dlatego go już wypisują, żeby sobie czekał w domu na te wyniki, czy o co chodzi, nic nie wiadomo po prostu. Także ja Cię kręcę, ciekawe. No jestem, słuchajcie, już w domku, zjadłam obiad. Piję sobie właśnie kawkę, jest mi dobrze i nie chce mi się w ogóle już wychodzić z domu, bo jak sobie pomyślę, że tam jest taki mróz i śnieg, to po prostu najchętniej bym sobie, tak wiecie, siedziała w domeczku cieplutkim i nigdzie się już nie ruszała. Także taka sytuacja. No, co do mojego taty, to okazało się, że tak, rzeczywiście jutro wychodzi, natomiast wyniki mają być jutro, ostatecznie chyba rano, więc no rano muszę tam pojechać, w ogóle wiecie, na 10:00, nie wiem jak się wyrobię czasowo, bo to może nie być proste, bo mam jeszcze w międzyczasie egzaminy zawodowe, na których jestem, pilnuję korytarza, więc nie mam pojęcia, jak ja się wyrobię z tym wszystkim, ale no mam nadzieję, że mi się to uda. Po prostu pojadę tam na jakąś 10:00 i może uda mi się złapać lekarza po prostu. No bo dobrze by było, żebym się dowiedziała, co i jak. Jak tata będzie już wychodził, będzie wypisywany, to dobrze by było, żeby było wiadomo, wiecie, co się dzieje, nie? No, także tak, taka sprawa. Siedzę sobie, mówię, piję kawkę. Babcia tutaj też siedzi sobie. No, piesek też. Więc taka to sytuacja. Za jakąś... Tutaj jest po czwartej. Idę do... Za jakąś półtorej godzinki. Idę do gabinetu. No i tak właściwie. Na razie tyle u mnie. Będziecie mieć raczej na koniec tego filmu. Będziecie mieć... No, jak to się mówi? Będziecie mieć moją piosenkę. Chyba, że posłucham i mi się nie spodoba, bo jeszcze nie słuchałam. Ale wiem, że już jest gdzieś tam wrzucona na dysku. Jeszcze nie zdążyłam posłuchać. A jak mi się strasznie nie spodoba, to Wam nie wrzucę. Bo jak mi się nie spodoba, to sama się będę wstydziła tego, co tam zaśpiewałam. No, więc muszę najpierw posłuchać. Ale nie, może nie jest tak źle. No, a co do tego, co do nowego roku w ogóle, wiecie co? Ja jestem jeszcze bardzo w ogóle ciekawa tego, czy Wy macie jakieś postanowienia noworoczne? Czy macie w ogóle taki zwyczaj, że sobie coś postanawiacie na nowy rok, że jakoś macie przemyślenia związane ze starym rokiem i w związku z tym, czy macie jakieś takie postanowienia po prostu, że przychodzi nowy rok i myślicie sobie, no tak, jest nowy rok, nowy czas, nowa ja, nowe wszystko, w sensie takim, że no coś tam sobie chcę zmienić w tym kolejnym roku, który właśnie nadszedł. Więc bardzo jestem ciekawa, czy tak jest, czy coś macie takiego, dajcie mi znać, bardzo mnie to ciekawi. Czy ja mam postanowienia? Wiecie co, właściwie to powiem Wam szczerze, że jeszcze nie miałam czasu się nad tym zastanowić. To znaczy nie miałam w ogóle czasu takiego jeszcze, takiej przestrzeni dla siebie, żeby usiąść i naprawdę sobie tak to wszystko gdzieś tam ogarnąć, przemyśleć. Więc ja się na razie z Wami tymi moimi szczątkami myślowymi dzielić nie będę. Tylko jak sobie to przemyślę, to pewnie gdzieś tam w kolejnym vlogu się podzielę. Natomiast ja jestem ciekawa, czy Wy macie już jakieś postanowienia noworoczne, czy jeszcze wciąż się zastanawiacie, czy w ogóle macie taki zwyczaj. Dajcie mi znać, bo to dla mnie ciekawe bardzo, bardzo jest. No i co? I dobra, i na razie piję sobie kawkę, relaksuję się, i bo jest mi to potrzebne bardzo, nawet nie sprzątam. Powiem Wam, że nawet postanowiłam, że nic nie sprzątam. Jest jak jest, będę sprzątać, nie wiem kiedy, może w środę. Pomyślę nad tym. Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dziecina, świat szczęśliwych ludzi śni. Utrudzona matuś jego, nad syneczka czuwa.
cicho, pastuszkowie, niech dzieci na święta śpiewają.